płać i płać. Amber Go. Ciekawe, ile nas skasują. Trochę jechaliśmy autostradą. Nawigacja próbowała nas prowadzić różnymi dziwnymi drogami i twierdziła, że autostrada jest zamknięta. Nie zna się. Nie zna się. No, ale w 3 godzinki będziemy na miejscu. Nawet niecałe w sumie. Nie załapiemy się na wyścigi Mastersów. Dopiero od młodzików. Mastersów nie będzie w tym odcinku. O, prosimy przygotować się do płatności. A ja wiem, skąd ja wyjeżdżałem? Na początku. Czyli co? Początek to jest która strona? Rusocin? Grecik. Swarożyn, Grudziądz, Nowa Wieś. Nie, nie, to drugiej strony. No to nie ma takiej. Poszło. O, no i jesteśmy, a dziewczyny się nie przywitały. Jarek też jest. Ja nie. Ja też się nie przywitałem. No to witaj się pierwszy. Sorry. Cześć wszystkim. Po kolei. A jakieś słowo do kamery? Cześć. A jest są zawodnicy. O, i jesteśmy już. Widzimy owocowy przełaj. Tak, obsługa. Już nas kierują dalej. Jarka zobaczyli i od razu. A, tak, ja witam wszystkich. Witam wszystkich. Super, dzięki. Widzicie, kurczę, czuję się, jakbym jechał na giełdę do Słomczyna i tak na, przed parkingiem stoją i do nas. O, zapraszamy. 10 zł za godzinę. O, a tu zobaczcie, no ja nie wiem, w lewo mam jechać? Na podwórko? Nie. Chyba tak. No, no i okazało się, że tak, jechaliśmy na prywatne podwóreczko, tu się wszyscy... Rozpakowują się wszyscy. O. Kolega Adrian krzyczy na młodych i pobiegł gdzieś. Dobra, rozładowujemy się. O, i o, zobaczcie. Jechaliśmy za na podwóreczko. Chłopaki z Grudziądza się nam też rozbijają. No i sobie idziemy teraz. No, o. Mieszkamy w 46C. No i jesteśmy na miejscu, ale no tutaj jest chyba najsłabszy punkt tej imprezy. Przynajmniej tak było 2 lata temu i chyba się nic nie zmieniło. No i jadą amatorzy. Warunki lekko poślizgowe. No, tu jest nowa sekcja. I do tej pory nie było. Tu jest wysypany specjalny piach. Ale widać, że mocno ujeździł. O, tu trochę głębiej. Ale jest łatwiej. Dajesz, Michał, dajesz! Jeszcze! Dawajcie ślag, dawaj, ogień! I świeżo zbudowane schodki. Ale dronów? Jeden, drugi. Za kontroli lotu. Tak. No i na następne diagra, wiesz, i tak wszystko się widzicie. W jednym sadzie wszystko odbywa w sumie. Nie wiadomo, kto to jest sprawcą tego zamieszania. Andrzej nie startuje, bo tutaj przyszedł się ponabijać z ludzi trochę, jak się przewracają. Nie, myślę, żeby nie było za lekko, bo tak. Po coś ten Jarek tutaj to zrobił, żeby tak. Jakaś trudność była na trasie, no i... No tak, no bo to się szybko zbija, tym bardziej, że mokry ten piach, nie? Tak. Więc się ubija. No i jest jakaś tam górka, prędkość, no ale żeby
od pierwszej rundy nie było za lekko. Myślę, że po nie będzie linii. Nie będzie linii, każdy na starcie będzie myślał, że jaką linią będzie jechał, a tutaj będzie małe rozczarowanie. Bo linii nie będzie, bo Andrzej zasypie. Cwaniak. No myślę, że każdy będzie miał równe szanse. No oczywiście. Poza tym jest ryzyko, jest zabawa. Nie? Na wyścigach zagranicznych też tak jest. Przed każdą kategorią piasek jest równany, żeby nie było linii przejazdu. Także... Dobrze. Idziemy obserwować. Jakaś atrakcja dodatkowa. Jak się przewrócę, to będę wiedział, do kogo iść po co. Kto tutaj to mi zasypał? Ale jedna wywrotka za mało piachu. Tak, za mało. No, zdecydowanie. Za szybko jest twarde podłoże. Tak. Żeby to podnieść. Nawet zrobić krótszą tą sekcję, a tak. Głębszy piach. No, no i tak jest atrakcja. No jest. To jest największe błoto. Wszyscy unikają, a Ola się tapla. Poszedł. Jadą bardzo ładnie. No, czołówka się już urwała. Dawaj, dawaj! Zarzystaj z przerzutki! O, jest dzwon. No, zdarza się. Dawaj, Franek, bomba! Tradycyjny kolejeczkę do myjek. Jak poszło? Pracujemy nad tym. Generalnie cały parking jest na prywatnych posesjach. Wszystko. No stuło. Cyk. Na podwórko jedno, drugie, trzecie, piąte. Można w naszym pięknym kraju się dogadać. Widzieć można. Wystartowali nasi młodsi. I już widzimy dokładnie, że ruszyli juniorzy młodsi. Teraz ten barwny peleton widzimy już tam między porzeszkami na tej przepięknej trasie, a więc junior młodszy już na trasie, a przypomnę za chwilę Żak chłopcy, Żak dziewczęta. A co wyróżnia tą imprezę, to na pewno DJ. Czołówka na schodkach. A tu idziemy dalszą część. Jano, ładnie się ubiło już. Andrzej miał grabić i co? Gdzie on jest? Raz pograbił i do plecy. Tak, plecy go wolą. Tak, to on się nie rozjedzie to, nie? Mogli zrobić trochę krótszy odcinek, ale głębszy, nie? Byłoby ciekawiej. Tak, byłoby ciekawiej. Koparką kopnąć. Wtedy zasypać. No ale i tak jest, no zawsze to jest jakiś kurczę ruch w kierunku
atrakcji dodatkowych. Możemy kawki napić. No to zaczynamy objazd trasy. Jest ciekawie. Trzeba przyznać. Jak na lodowisku. W zasadzie trzeba płynąć z błotem. Jedna noga w porzeczki. Wtedy jest twardy grunt. No ciekawie. No bo to takie jedno z najgorszych. Czyli kleiste takie. Guma zapchana od razu i kręci się w miejscu. Dobra, puścimy jakiegoś zająca do przodu. Proszę, pani przodem. Łapki założyłem, bo mi zimno. Nie ogarniam manetki. No wozi fest. Wykorzystywać całą szerokość trasy. Dłużeje się. I potwar. Tam gdzie zielona, to jeszcze może być trochę przyczepności. I tutaj jest gęsto. Panie, panie przodem. No ładnie, ładnie. Patrzcie jak to wozi. Złapiesz kolejne, to ciężko z niej wyjechać. Tu biegają, tu właśnie widziałem, że po pierwszej rundzie większość tu biegała, ale tutaj jeszcze po szerokim śmiało można pojechać. I jeszcze wszystkich objechać w dodatku. Ja się znalazłem jeszcze inaczej i jeszcze szybciej. Po szerokim trzeba tu wykorzystywać to, bo tu jest z czego odjechać. Cyk. Biję po łapach gałązkami, ale no co to zrobić. O! Takie samo biczowanie trochę. Nie no, na środku to trzyma jak... O, tu od razu lżej. Czarny na czerwonym jedzie po zielonym. Bartek na jawie jedzie po trawie. Znaczy na centrum. Tak. Także tego. Jak widzicie, można jechać i owoce zrywać. O, sorry. Jakby były. Słabe jest to najeżdżenie po ścieżce. Jaka ładna kolejka. Już wyryta. No, zakrętów jest multum. Tutaj po prostu łapiesz kolejne i puszczasz maszynę, żeby leciała. Trawy i do trawy. A raczej jej resztek. O, ale tu glina. Tutaj to trzyma, że ujujuj. Trzy obroty koła w miejscu, jeden rzeczywisty. Wszyscy upuszczają powietrze. Szukają trakcji. No, tu można wykorzystać głęboką kolejnę w nią wpaść.
No ale tutaj to można wpaść w siatkę. Sprawdzimy górę. Nie, góra jest taka sama. Albo jeszcze gorsza. Ja. To nie na moją nogę. To przede wszystkim nie na moją masę. Dobra, łapki zdejmę, bo mi przeszkadzają już trochę. No ale ciekawie, ciekawie. O, siądę na koło, tu nie wieje. Jak za autobusem. Dobrze, że nie jak za śmieciarką, nie? Jakiś peleton urwalił. Trzeba uważać, że taka hopa w dół. I ognia. Klasa. Będzie dobrze. Będzie fajnie, wszyscy mówią. Będzie fajnie. Wiadomo, że będzie bolało. Nic nowego. O, peleton nas doleciał. Siadamy na koło. Odcinek specjalny teraz. I się jedzie. Ale ten piach teraz z tym błotem przemieszany, to tak ładnie dźwięki wydaje. Chciał zsiadać. Na schodki po położeniu dywaniku zrobiły się do Lichaju. Bez problemu. A nie wiem, czy będę jeszcze. Chyba jednak będę biegł. A tego nie widać. Nagranie nie oddaje, jak to trzyma. Jak po rozgrzanym asfalcie. Fajnie. Po zielonej, cały czas po zielonej. Sklucz. Na zielonym tak nie przyjmie. Bo zielonego mało zostało. I teraz będzie ten fajny odcinek, który widzieliście. Gęste błoto. I po zielonym. Tu trzeba dołożyć, żeby się przebić do zielonego. I to już idzie.
No to niestety. To się nie da tego ominąć. Trzeba się przedrzeć. Tatiana zmusiła mnie tylko wyzwolić. Już nie miałem z czego przeszkód zaatakować. Ale są twarde, mocno zamocowane, nie ruszają się, więc można po nich jeździć. Co też tym razem mam zamiar czynić. Szukanie twardego gruntu to jest naprawdę. Jeszcze mamy czas. W zasadzie zamykamy rundę. Trzynaste. Ile wy macie? 30, nie? 35 nawet. Ja bym pojechał jeszcze. Na spokojnie. Pamiętaj, cały czas po zielonym. Nie po ścieżce tak jak tutaj, bo to trzyma. Spróbuj się teraz pojechać cały czas po zielonym. Całutki czas. Obok ścieżki. Parę centymetrów obok, ale jednak obok. Andrzej, streszczaj się, bo jadą. Spokojnie. Jak ci się podoba? Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jak do skoków dal. Żadnych śladów. Będzie zdziwienie. Nie ma śladów. Co się stało? Patrz teraz. Ładnie. Ok, dokładamy z góry, dokładamy. Ob. Elegancko. Najładniej to im idzie teraz, jak nie ma śladów. Lepiej, lepiej. Ułatwiłeś im, Andrzej, co ty, kurde. No, za mało piachu jest. Za mało. No, bo powinien być głębszy, nie? Tak, ubity już jest. MTB-ki też tu ubiły środkiem. Bo MTB-ki szły ładnie po górze. W amatorach. Ale w amatorach szałpy, to 150 osób. A co, ładny tor zrobią? Tak, asfalcik im zrobiłeś, kurczę. Za mało piachu. A tu kilka ton Jarek nawiózł. No. Tak, nie. Kręć pedałami, kręć tak mocno, hop. Hopa, jedziemy. Odbiła się od tyłu? Cokolwiek? Nie, dobrze. Ale, dokładamy z góry, dokładamy. Hop. Skręć, teraz kręć. Dobrze. Może gdzieś tu trzeba zacząć. Bardzo ładnie, super. Opa, ciśniemy. Hop. Tak jest, po twardym. Ale. Trzymasz. Hop. Idzie. Tak jest, teraz jest dobra linia. Trzymaj. Trzeba się oszczędzać. Hop. Bardzo ładnie. Dawaj, Tosia. Hopa. Hop, Tośka, blisko są. Trzymaj się twardego gruntu się trzymaj. O właśnie. No podzwonię. I hopa, hop.
gaz, 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 gaz. Dobra, jak się nie chce biegać, to się zrobi wszystko, byleby nie biegać. Hopa, hopa, hopa! I twardy obrót i kręcisz po piachu od samej góry! Twardy obrót i ogień z góry cały czas! Hop, hop, hop! Ogień z góry, ogień, ogień, ogień! Cały czas kręcisz! Hop, hop, hop! Ale jak szła? Zaraz stanie tu do gruszy. Tak jest. Taka, hop, 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 elegancko, hop, 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 pojechałaś to, trzymaj to teraz, trzymaj, hop, 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 hop. Dziewczyny tam walczą, a tu Jarek też walczy. Dzisiaj jadę bez spodni. No nie? Hopa Jula, gaz, 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 gaz! Kręcimy to, kręcimy, kręcimy! Hop, hop, właśnie tak, ale hop, 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 hop! Wcześniej noga! Hop, 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 hop! Ale kręcimy, hop, 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 hop. Ja będę ze środka. Krzysiu, wszyscy chcą z tobą zdjęcia. Trochę to potrwa. Czyli co? Ja na tego muszę uważać. Ten jest mocny, ja to widzę. Marta podtrzymała brzmi na pierwszy. Oczywiście, nie ma problemu. Kombiaczek, ty! No co ty? Poczekałeś się ty. Julia, jak było po wyścigu? Nic więcej nie mogę mówić. Nie muszę mówić, spójrzcie na... Wystarczy spojrzeć. Nie mogę drugi wychodzić. Czy tu startował? No, to nie ma ta kamera. A, to jest Michał Kwiatkowski. No. Tam. Nie, nie mogę pokazać palcem, bo nieładnie. Dobry, mam, dobry. Kurde. Jeszcze nie ogarnią tego do końca.
piłki gry. Nie przyjechał to odpuścić. Ale poczuł, że wiatr żagł. Ekstra, ekstra. Normalnie go to ruszyło. Widać. Laptopy na manie do nich. Mają dziki team. Już? Tak szybko? 80% już zdjęli. Nie bardzo. Szkoda, bo ja chłopaków na dojście tak się czaiłem na nich. A... Ale, 80%? No nie, to tam gdzie zakręty to zyskiwałem dużo, ale... Co z tego, jak potem przychodziły proste, gdzie trzeba upłać, a tam nic, pusto. Żeby stosunek mocy do masy chociaż w ćwierć był taki, jak poziom techniki, to był dobry, a tak? To co? Ale fajnie. Kibice dopingowali. Bardzo. Tak poszedłem na, całkiem na minimum z ciśnieniem, tak na 1,4 z przodu i 1,7 z tyłu. A nawet chyba mniej z przodu. No i tak musiałem uważać, tam gdzie dobijało, ale fajnie. Bardzo fajnie. Za miesiąc będę dobry. Tak, za miesiąc będę dobry. Zrzucę z 6 kilo i wtedy już będzie tak. No na razie niestety bęben. To pizza nie pozwolili, tak? Żadnej pizzy i napoju. Juniorów puszczają? Nie, juniorów puszczają, bo oni minutę pojechali. Więc ich 80% jeszcze jest. To oni jeszcze jadą. Czyli już jeszcze runda, no i tak jak można się byłoby spodziewać. Już tak hopa. Hop panowie, ale, ale! Boś coś ile się udało przejechać? Quattro! Mówiłem. No i właśnie zakończył się wyścig juniorów, oczywiście. Wiadomo kto go wygrał. Niejaki Łukasz. Łukasz wygrał. O, ty pewnie się już tu gdzieś przebiera. Drugi Kacper Hoppa, Kopernikus. Taki przewidywalny wynik w sumie dla mnie. I dalej. Następna. Ujeżdżę. Ja idę uwiecznić tutaj pewną rzeczy. Dobra, a otworzyłbyś mi kampera cokolwiek? Co ty tu masz? Dobra, okej. Okay. Jadą do Holandii, jest kontrola. Jadą do Polski. I co jest? Wszędzie kontrolę. No i ty jesteś podejrzana i dlatego... Jaka podejrzana? No, przestań. Widzisz? Nie. No jak było dzisiaj? Hmm? Się nie widzieliśmy jeszcze po wyścigu. Przed wyścigiem też nie, bo miałam jechać z Przemkiem na trasę, ale nie przyjechał sobie. Goniłem was! Nie wiem kiedy. Tak mocno jechałyście, że nie mogłem nadążyć. No. Nie byliśmy stale umówieni, nas ciemno. Byliśmy. Dobra. Dobra, już sobie wszystko ustaliliśmy, wyjaśniliśmy. Tak. Jak zadowolona dzisiaj jesteś? Nawet ale z tego wyniku czy z pochwały? Nie no, w końcu ktoś mnie pochwalił, a nie tylko... No. Tak. No. No. Idziemy. Strefa kibica, tak. Odpalona strefa kibica, WB Tajnik. Mój brother z Grudziądza. Najlepsza ekipa. Dajemy? Dajcie co? Świetnie. Jak się jechało? Ciężko jak zawsze. Ciężko, ale piękna trasa. Jaka trasa była? Ciężka, ale fajna technicznie ciężka. Trudna technicznie jest. Bardzo fajna. A co byś jeszcze ciekawego powiedział na temat trasy i tych zawodów? No lokalizacja jest świetna. Nie można powiedzieć, że wszystko widać z jednego miejsca, nie trzeba daleko chodzić. No i można powiedzieć, widać, że serce włożone w imprezę, tak? To nie jest. Czyli lubimy klimat? Klimat. Tak. Zdecydowanie klimat jest najważniejszy. A klimat tu jest perfekt. Super, dziękujemy. Dzięki. Cześć. Uwaga! Dobra.
kamera nasza czy wasza? Daj, wasza! Na, nasza, żartuję. Trzymajcie się. Dawaj Szymonie, hop, hop, hop! Uwaga! I końcówka wyścigu już. Oto coraz groźniejszy Michał Paluta na drugiej pozycji. Ab. I trzeci Patryk Stosz. I to się raczej już nic nie zmieni. Już końcówka. No jak już mówiłem, impreza na bardzo, bardzo duży plus organizacyjnie i przede wszystkim no klimat, zobaczcie, no DJ gra cały dzień, ale naprawdę porządnie łupie, że dla samego tego DJ-a tu można przyjechać, się dobrze bawić, więc impreza spoko. No jedyny minusik mały, no to jednak słabe myjki przy ciężkich warunkach, jakby tutaj przyszło zmieniać rowery często, no to by to nie dało rady, ale ogólnie potencjał jest, trochę brakuje parkingu dużego, ale no i ciężko się wszystko wskazuje, że drugi dojechał Michał, trzeci jest Patryk, ale czwarty miejsce jest mocno zaskakujące pozytywnie. A może nie tyle miejsca, co strata niewielka. Po czwarty jedzie. Dzisiaj też taka próba, Michał Paluta się pojawił. Kokos Krzysztofer. No tak, to jest tak. No proszę. No kurde. Za tydzień was się. A mówiłem na starcie, że tego gościa się boję. W takim razie gratulujemy. Jedynka na ciebie będzie czekała. No Krzysiu! Krzysiu, ale ty kozak jest. Dzisiaj zobaczymy go na najwyższym podium. A tam samopoczucie po przełaju? Owocowym przełaju. Żyje. Jedna wrotka była, łokieć poszedł po drogę, także cieszę się, że ale masz świadomość, że jednak przełaj bardzo fajna dyscyplina. Nie, no słuchajcie, ja byłem tak napompowany adrenaliną, że ja nie wiem. Także musicie kibice następnym razem troszeczkę ciszej, bo naprawdę się połamie. Gratulujemy i kolejny start Michała na owocowym przełaju. I oczywiście pozdrawiamy ciepło i serdecznie. Michał Kwiatkowski. I co? Mały znowu wygrał? Była walka. Ładnie było dzisiaj, ładnie. Tam gdzieś się zachoczył. No ten początek taki kurde jedzie, tak sobie zachowawczo. Tak, on tam się zachoczył gdzieś. Kto hopa? A nie on. A, no. Ale końcówkę miał ładną. No tak, tak. No już tak było normalnie. Tak. Już było normalnie. Dobrze, dobrze. Dobry chłopak jest. No. Dobra. Łukasz, bo jeszcze może pojedziecie na Puchar Świata. No, jest szansa. Może zobaczymy, będziemy w kontakcie co i jak. Jest nasz mechanik, kierowca i bombowca i wszystko w jednym i będziemy mogli robić film zanim dojedziemy do domu. Dziewczyny, krótkie podsumowanko. Dlaczego zawsze ja pierwsza? Dawaj, tak, ty zawsze kręcisz, wasza Julka jest pierwsza, teraz ty. Stresujesz. No jak było? Ciężko. Ciężko było, dużo błota i tak naprawdę dupsko grube i błoto trzymało, niestety, ale co poradzić. Fajnie tam z tyłu macie, nie? Ja mogę powiedzieć to podwójnie, u mnie było tak samo. To znaczy? No bardzo bo tutaj wiesz, na nagraniu było, znaczy nie wiem w sumie czy wytnę czy nie, teraz jeszcze, bo tam mówiłaś. Szybko się moja forma zmienia. Szybko? Tak o godzinkę się zmieniła forma. Julka mówiła, jak, nie wiem czy było w filmie czy nie, mówiła, że jej się super jedzie, ale fajnie, ale i noga dzisiaj kręci, ale będzie szło. No i tak było na objeździe trasy właśnie. Szło. Kobieta zmienna jest. Tak, no. Więc dziewczyny mówią, że było dzisiaj bardzo ciężko. W sumie wiedzieliśmy, że będzie bardzo ciężko. Ja miałem, Jezu, super ciężko, bo ja mam dopiero dupsko wielkie. Znaczy dupsko jak dupsko, ale brzuch, nie? No i nie, tak stosunek mocy do masy się nie zgadza. Reszta się zgadza, a to się nie zgadza. Muszę nad tym popracować. Jarku, wieź nas bezpiecznie do domu, a ja się biorę za obróbkę filmu. Także podziękujcie Jarkowi, że film jest tak szybko, bo dzięki temu, że Jarek siadł za kółko, to ja mogę go dla was obrobić. No i widzimy się niebawem. Nie będzie nas za tydzień w Zielonej Górze, tak na 99% nas nie będzie. Dalej, no w sumie nie wiem gdzie będziemy na następnych zawodach.
ale to się okaże. No, także, ale będą jakieś nagrania, bo będą fajne, czy są w planie fajne materiały, więc śledźcie kanał. Lajkujcie, subskrybujcie i dajcie łapki i tak dalej, i tak dalej. A póki co, podamy. Pa. Pa, pa. 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 Lecimy.